Pójdziemy do innego. Znajdujemy się na planie proroka. Jak to światełko wołami? Nowego filmu. Nie, ja przerzucam materiał. To jest. Czekasz teraz, tak? Spokojnie. Sławomir Grzymkowski. Oto, który gra prymasa Wyszyńskiego. Ja gram Józefa Cyrankiewicza. Ja teraz opuszczę troszeczkę plan, bo chciałem wam powiedzieć parę słów. Bardzo serdecznie was witam, zazdroszcząc wam, że przebywacie w tych pięknych okolicznościach przyrody. I że odbywa się tak zacna impreza z tyloma zacnymi ludźmi. Wspierajcie Fundację Jana III Sobieskiego, bo warto. Warto wspierać ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy i którzy nie zapominają o historii tego kraju. I to dzięki Jackowi Komudzie i Sławkowi Kwoce, którzy, mówię z pamięci, dążyli do tego, żeby powstał ten pierwszy odcinek, miejmy nadzieję, wieloodcinkowego serialu, który, jak jeżeli nie kupi państwowa telewizja, to na pewno kupi to i łyknie Netflix. W związku z tym błagam was, wspierajcie ich i duchem, no i przede wszystkim finansowo. Jeszcze raz żałuję, że nie mogę być razem z wami. Ale odbiję to sobie w przyszłości. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, ściskam, całuję, a szczególnie księżną prezes fundacji, Edytkę. Sławek, nie bądź zazdrosny. Do zobaczenia, kochani.